Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Okazja jest zupełnie wyjątkowa, dlatego nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ progi skromne Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji zawitał pan profesor Stanisław Waltoś, znakomity procesualista, historyk sztuki, muzealnik, człowiek renesansu. I co więcej, to o tym będzie za chwilę. Myślę, że powitajmy gorącymi brawami pana profesora. Okazja jest zupełnie wyjątkowa również z tego powodu, aczkolwiek jest to w pewnym sensie, panie profesorze, już chyba taka cykliczna impreza, taką można było to ująć, ponieważ nie pamiętam wprawdzie, czy to było 2 czy 3 lata temu, ale jak ukazała się grabież, 4, czas biegnie, 4 lata temu, jak ukazała się grabież ołtarza Wita Stwosza, książka o skomplikowanych dziejach ołtarza Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w Krakowie, którą pan profesor napisał kilka lat temu, to również spotkaliśmy się na takim spotkaniu. Pan profesor wówczas był uprzejmy do nas przyjechać, opowiedzieć o tej książce i spotkać się z naszym tutaj środowiskiem akademickim i nie tylko. Tym razem okazją jest książka kolejna, a mianowicie Wędrowanie po Wyspach Pamięci, które jest takimi wspomnieniami, autobiografią, gdzie pan profesor pisze trochę o sobie, ale też bardzo dużo o innych osobach i o tym, co pana profesora w życiu spotkało. W związku z powyższym bardzo się cieszymy, że pan profesor miesiąc temu, jak widzieliśmy się na zjeździe katedr postępowania karnego w Łodzi, pan profesor na taki mój dosyć spontaniczny pomysł zareagował bardzo życzliwie i zgodził się na to, żeby do Gdańska przejechać. Tym bardziej wobec tego jest mi bardzo, bardzo miło. Postanowiliśmy zaprosić do tej rozmowy, bo w zasadzie to nie chodzi tutaj o to, żeby to był wykład, chodzi o to, żebyśmy my mogli posłuchać ciekawej rozmowy. Myślę, że pan profesor Zajadło, który zgodził się, za co dziękuję, przyjąć obowiązki moderatora, czy też takiego, nie wiem, czy, bo to nie jest wywiad do końca, ale takiego interlokutora, czy też spiritus movens całej rozmowy. Myślę, że tutaj czeka nas parę dziesiąt minut bardzo ciekawego spotkania. Dziękuję panu dziekanowi, który jest również z nami obecny, za przychylność i za stworzenie świetnych warunków dla tego spotkania. Myślę, że nie przedłużajmy. Zapraszam panów do tego, żeby zająć miejsca i państwa, myślę, że też formuła chyba jest otwarta, więc panie profesorze, pewnie w drugiej części będzie chyba możliwość na zadawanie pytań. Mam taką nadzieję. Tak, witamy państwa. Rzeczywiście gość jest wyjątkowy i książka jest wyjątkowa. Jak pan profesor widzi, szczęśliwym zbiegiem okoliczności po konferencji, na której pan profesor miał być, ale z różnych powodów nie był, na temat Wita Stwosza, specjalnie zostawiliśmy obraz, bo widzieliśmy, że pan profesor kiedyś przyjedzie i oko pańskie ucieszy, więc do tej pory nam po konferencji został. Ale rzeczywiście książka, ja sobie wynotowałem takie 4 wątki, bo książka jest bardzo wielowątkowa i trudno byłoby nam wszystkie rzeczy wyczerpać w tej rozmowie. Ale mam takie krótkie pytanie na wstępie, bo książka zaczyna się tak, takim zdaniem wyjaśniającym, o co panu profesorowi chodzi w tej książce. Gdy inwencja się kurczy, a napinanie mięśni staje się coraz bardziej żałosne, myśl coraz chętniej biegnie ku przeszłości. Zaczyna się wspominanie, wędrowanie po wyspach pamięci, na morzu zapominania i niekiedy nadaremnie ponawianych prób rekonstrukcji faktów. No więc wydawałoby się, że to rzeczywiście jest tylko wędrówka po wyspach pamięci, gdyby nie ostatnie zdanie tej książki, które brzmi tak. Historia jednak zawsze dopisuje epilogi. Pozostaje więc całkiem realna nadzieja, że taki odwracający nieprawości legislacyjne wkrótce stanie się faktem. No więc formuła jest otwarta. Książka nie jest zamknięta, ale mam właściwie inne pytanie, bo czy to jest jakaś, chciałem powiedzieć, przypadłość, nie, ale może cecha krakowskich profesorów, że piszą swoje wspomnienia? Bo jak myślę o tej książce, to przypomina mi się pod bardzo podobnym tytułem wspomnienie profesora Nachlika Przesiane przez pamięć. No więc co pana profesora skłoniło do napisania tej książki? Ale jeszcze ważniejsze pytanie, co pan profesor chce nam powiedzieć, zostawiając taką otwartą formułę?
Bo teoretycznie są to tylko wspomnienia, ale tam jest między wierszami sporo wskazówek. To pytanie ma w sobie właściwie dwa środku pytania. Pytanie, czy ja się wpisuję w krakowską tradycję pisania pamiętników, a drugie, o co mi właściwie chodzi tak naprawdę, po co ja napisałem te wspomnienia. Przybliżę się trochę do mikrofonu. Czy słychać teraz dobrze? Tak? Krakowska tradycja pisania pamiętników profesorskich. O, może będzie lepiej, prawda? Może będzie. Teraz jest lepiej? Tak? Proszę Państwa, rzeczywiście jest ta tradycja. Można na dobrą sprawę opisać dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego od połowy XVIII wieku w oparciu o pamiętniki, nie sięgając do źródeł. To, że ona nie będzie prawdziwa, to jest inna historia, dlatego że wskaźnik personalnego czasem zacieczewienia stosunku subiektywnego do innych, a przede wszystkim do siebie samego, rzecz jasna, że przeważa. Ale jednak byłaby niesłychanie interesująca, gdybyśmy napisali taką historię najstarszej polskiej uczelni oczami tych, którzy o niej pisali. Bo to zaczęło się jeszcze od Putanowicza w XVIII wieku, który napisał o stanie Akademii przed reformą kołłątajowską, potem złośliwe, powtarzam, złośliwe, kąśliwe pod adresem biednego Kołłątaja pamiętniki Śniadeckiego, a potem trochę pamiętników Girtlera i innych z okresu I Rzeczpospolitej Krakowskiej i później. Potem właściwie długo nic, dlatego że pamiętniki Bobrzyńskiego to są lata 30. przecież Michał. I trochę pamiętników wojennych i powojennych. Wśród nich chociażby właśnie Nachnik. Wśród nich moim zdaniem arcyciekawe pamiętniki, na które się zżymało wielu ludzi, Stefana Grzybowskiego pod krótkim tytułem wspomnienia. Wreszcie pamiętniki chociażby Stanisława Grodzickiego w dwóch wersjach. A niestety tylko z okresu wojennego i tylko z okresu wojennego, a szkoda, pamiętniki Adama Wetulaniego, wtedy, kiedy organizował w Szwajcarii w czasie wojny szkolnictwo. Wiem, że są pamiętniki niewydane. Pamiętniki Taubenschlaga, które chciano wydać, potem nie chciano wydać, ale one są, czekają na wydanie. Są pamiętniki jednego z profesorów żyjącego w trzech tomach, które nikt nie chce wydać z uwagi na to, że każdy potencjalny wydawca boi się procesów później, zaraz bezpośrednio po ich ukazaniu się. No i cóż, no i między innymi to, co się ukazało. Chciałem tak, z jednej strony odpowiadam teraz na drugą część pytania. No chciałem chyba do pewnego stopnia chyba zademonstrować słuszność mojego pierwszego zdania otwierającego tę książkę. Bo inwencja się naprawdę naukowa kończy, to nie ma cudów. To zresztą inwencja kończy się w pewnym momencie wszędzie. To się tak mówi, że dobry malarz, dobry rzeźbiarz do końca życia zachowuje sprawność, inwencję, świetne pomysły, ale nic podobnego. Powtarza się, od pewnego momentu siebie powtarza. Na to nie ma rady. Proszę Państwa, jeden ze najbardziej znakomitych współczesnych kompozytorów polskich. Właściwie na dobrą sprawę po ukończeniu 70 roku życia, to i tak bardzo już późno, na dobrą sprawę każdy utwór, który później wypuszczał, daleko temu utworowi, do cudownej świeżości utworów, które były
kiedyś wydarzeniem artystycznym, wprost powiem nazwisko, mój zresztą dobry przyjaciel, z tej samej, o nim jest mowa we wspomnieniach, bo tak się zdarzyło, że razem chodziliśmy do tego samego gimnazjum, Krzysztof Penderecki. I to nie jest już dzisiaj to samo, co kiedyś. Ale jego wielkie nazwisko, słusznie wielkie nazwisko, to są jego lata 20, 30, 40 i tak trochę 50. Proszę Państwa, i dlatego to jest jakby swego rodzaju zamknięcie. Zamknięcie pisania. I to nie pisania już całkiem naukowego. Tu nie ma wywodów naukowych. Czasem są pewne uogólnienia. Ale to jest tak swego rodzaju jakby trochę żegnanie się. Ale żegnanie pogodne, bez łezki, z uśmiechem i z radością, kiedy widzę tyle osób, które przyszły po to, żeby tego wyznania wysłuchać. No dobrze, ja może przeskoczę ten okres najwcześniejszy, nazywa się ten rozdział pierwszy opierzanie, a profesora dzieciństwo i młodość. Chociaż on obfituje w takie ciekawe wydarzenia, niektóre bardzo zabawne, nie wiem, czy Państwo, którzy nie czytali, to powiem, że pan profesor był w pewnym okresie życia dystrybutorem kamieni do zapalniczek, mimo że zapalniczek w ogóle na rynku nie było, ale już nie będę tej historii opowiadał, mnie to po prostu rozbawiło. Natomiast chciałbym przejść do momentu, ponieważ jak mówię, ja tę książkę czytałem jako wspomnienie, ale także między wierszami gdzieś jako pewne wskazówki, które chce nam pan profesor dać. I chciałbym przejść do momentu, kiedy rozpoczyna pan studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa. To jest rok 1950, o ile dobrze pamiętam. No i pisze pan takie gorzkie zdanie na stronie 110 swoich wspomnień. Do dziś, gdy wracam w myślach do tamtych czasów, odnawia się koszmar ówczesnego systemu. Wraca także żal do losu za umieszczenie mojego pokolenia w tamtej epoce i pozbawienie wolności, jakimi za kilka lat zaledwie będą się cieszyć następne. Rzeczywiście czasy były straszne, ale jednocześnie mieliście pewną ochronę ze strony profesury, to znaczy profesury w postaciach takich jak Adam Wetulani, czy jak Władysław Wolter, jeszcze parę innych osób, że mimo tej takiej potwornej ideologizacji prawa, to co wam wykładali, trzymało się tak pewnych paradygmatów klasycznego prawoznawstwa i trochę was izolowało od tej ideologizacji. No, tu proporcją gardy, ale mamy do czynienia w jakimś sensie z bardzo podobną sytuacją. To znaczy, to nie jest ideologizacja w tamtym stylu, ale mamy do czynienia z pewną instrumentalizacją prawa. Znaczy, nagle wokół tego uniwersytetu toczy się jakiś świat, który naraża prawo, praworządność, na pewne dyskomforty. No i teraz my nauczyciele akademiccy, my uczeni, wykładający to prawo, być może jesteśmy w takiej sytuacji jak Wolter, jak Wetulani, powtarzam, z zachowaniem wszelkich proporcji. Ja myślę, że jednak Państwo jesteście w nieporównanie lepszej sytuacji. Za ostrą krytykę ekspresowego uchwalania prawa ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym, stąd ex cathedra, jeszcze nikt nie wyleci i nie sądzę, żeby miał wylecieć. Nie, nie, no. Natomiast inaczej było w moich czasach. No po prostu pewnego dnia nagle się dowiadywał profesor, że jest przymusowo przeniesiony na emeryturę. Przenoszono na emeryturę nie nawet z tego powodu, że powiedział, tylko że mógłby powiedzieć. Na tym polega surowość, dzikość politycznych obyczajów tamtych czasów. Ingardena, który nie wypowiadał się w ogóle przeciwko ustrojowi. Ale po prostu
uprawiał fenomenologię, a więc nie uprawiał marksizmu i to już było samo w sobie zbrodnią przeciwko obyczajom owych czasów. Adama Krzyżanowskiego, słynnego ekonomistę, wywalono, no jednak za kilka kąśliwych zdań w czasie swoich wykładów jeszcze w roku 1948. Ale tylko 1948. A ile miałby do powiedzenia ex cathedra w roku 1949-50, gdyby mu pozwolono? Ale kiedy Adam Krzyżanowski wrócił w roku 1956, już jako bardzo starszy pan, to wtedy całe kolegium nowym nie było w stanie pomieścić ludzi, którzy przyszli na jego wykład. To już jednak nie był ten sam Adam Krzyżanowski. No, biologia jest okrutna. No, na to nie ma rady. I ja byłem na tym wykładzie. Na tym wykładzie miał mówić o faszyzmie, a w pewnym momencie zaczął sobie przypominać pewne zdarzenia z okresu międzywojennego, kto kogo rodził, kto z kim był ożeniony. I w pewnym momencie doszedł do wniosku pod koniec wykładu, a profesorzy starzy mają zawsze wmontowany ten budzik 45-minutowy. Aha, o faszyzmie. Tak miałem mówić o faszyzmie. Oto duża, skomplikowana historia. Dziękuję Państwu. Tak to było. Ale jednak wtedy się wylatywało. Takich rugów po prostu politycznych było. Dzisiejsze czasy są inne. Oczywiście rzecz jasna, że wkrótce mogą być pewne problemy. Dlatego, że ustawa o tak zwana konstytucja dla nauki, no przewiduje pewne haki, jeżeli chodzi o procedurę prowadzącą do powoływania przez prezydenta nadawania tytułu profesorskiego. Tam są w tym momencie pewne rzeczy, utrudnienia. Więc, ale ja sądzę, ja jestem optymistą. Wynik ostatnich wyborów jednak pokazuje, że przede wszystkim skończy się wreszcie jedna rzecz. Nie będzie ekspresu legislacyjnego. Bo już Senat jest podzielony. I już. To pozwoli na wprowadzenie po prostu przywrócenie normalnej procedury legislacyjnej. To już jest bardzo wiele. To jest bardzo wiele. No, muszę powiedzieć, że wyborcy z tego rejonu, z województwa pomorskiego, no, mocno się do tego przyłożyli i chwała im za to. A więc Państwu. No dobrze, ja muszę powiedzieć, największym zaskoczeniem dla mnie przy lekturze tej książki, no bo to jest tak, panie profesorze, my mamy jednoznaczne skojarzenia. Ja się wprawdzie nie uczyłem z pańskiego podręcznika, tylko z profesora Cieślaka dawno, dawno temu, ale gdyby większość osób na tej sali zapytać, mówisz Waltoś, myślisz polska nauka prawa karnego i podręcznik prawa karnego wielokrotnie wznawiany, który obowiązuje także na tym wydziale. I to dla mnie było zaskoczenie, że był pan także prokuratorem i to wiele lat, więc jakby otarł się o praktykę, o czym nie znając pańskiej biografii kompletnie nie wiedziałem. No i teraz moje następne pytanie to jest właśnie pytanie o tą filozofię pańską poszukiwania związków prawa z praktyką, znaczy nauki prawa z praktyką. No bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić tak dobrze uprawioną dogmatykę prawa, która nie poszukuje tych związków i nie opiera się na tych związkach z praktyką, ale w gruncie rzeczy to dotyczy także mojej dziedziny, czyli teorii i filozofii prawa. Obowiązywał przez wiele lat marksistowski model teorii państwa i prawa i to była jak teoria kompletnie oderwana. To znaczy najczęściej nie byli prawnicy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z praktyką. Natomiast w modelu niemieckim, no wszyscy wielcy filozofowie prawa XX wieku w Niemczech, nie wiem, Karl Engisch,
był karnistą. Gustav Radbruch był karnistą. Hans Kelsen był konstytucjonalistą i później specjalistą od prawa międzynarodowego. I właściwie nie do pomyślenia było, żeby łączyć filozofię prawa, nie łączyć filozofii prawa, nie łączyć dydaktyki z filozofią prawa, no z różnych względów i metodologicznych, i no tu dokładnie, Polsce Krzymuski, filozof prawa i wybitny karnista. No i teraz pojawia się tam takie zdanie, które być może pan profesor zechce rozwinąć, bo ono też brzmi tak bardzo inspirująco. Definitywnie rozstanie się z prokuraturą nastąpiło w październiku 1964 roku. W tym miesiącu otrzymałem roczne stypendium habilitacyjne. Zrozumiałem, że od tego momentu nie wchodziło w rachubę żadne dodatkowe zatrudnienie poza uniwersytetem, nawet na podstawie umowy zlecenia lub w wymiarze połowy etatu. Zdałem sobie jednak dobrze sprawę, i to mnie tutaj szczególnie zafrapowało, że poświęcając się teorii prawa i procesu karnego bez stałego kontaktu z praktycznym stosowaniem prawa, wprowadzam się w stan pewnego upośledzenia intelektualnego, pozbawiam się inspiracji do dociekań teoretycznych, a zarazem takiej samej konfrontacji przemyśleń z często brutalną praktyką. Może coś na ten temat? Tak jest. Znaczy ja zawsze twierdzę, tak naprawdę prawnikiem to jest ten, który ma bezpośredni, aktywny udział w praktyce. Ja jestem teoretykiem prawa dogmatycznego. I bardzo nad tym bolałem, dlatego że jednak inspiracja to law in action, to prawo, które zmieniające się w jego orzecznictwie, w jego zastosowaniu, w jego obszarze adaptacji do warunków społecznych, to w tym się bierze udział. Jeżeli z konkretnymi sytuacjami, z których potrafimy wyciągać czasem pewne próby, tylko na ich podstawie dokonywać pewnych prób uogólnienia, te konkretne sprawy odsuwają się od nas i nawet jeżeli dostajemy informacje o nich od kogoś innego, to już nie jest dokładnie to samo. Twierdzę, że tak naprawdę prawnikiem się jest wtedy, kiedy się ma pierwszą noc bezsenną z powodu wydanej decyzji. Miałem takie decyzje, które do dnia dzisiejszego chodzą mi po głowie na zasadzie dręczącego pytania. A nie można było inaczej? A nie można było coś jeszcze zrobić więcej, żeby może ona przybrała inną treść? Twierdzę, jeżeli prawnik nie ma takich pytań dręczących go, oczywiście słabnących z biegiem lat, wiadomo dlaczego, to chyba nigdy tej praktyki nie przeżywał równocześnie jako tej silnej inspiracji do przemyśleń. Proszę popatrzeć na fantastyczny, pan profesor Zajadło pisze wiele na ten temat. Pisze o sędziach angielskich, o sędziach amerykańskich, anglosaskich, powiedzmy generalnie. Jak zachodzi fantastyczny jungtim inspiracji u tych ludzi. Z jednej strony samą konkretną sprawą, rozpatrywano za każdym razem z tej i z tamtej strony konkretnej sprawy. I ile z tego wynika dalszych uogólnień, kierunków dalszego rozwoju judykatury, będącego przecież niczym innym, jak tylko po prostu formą prawa. Dlatego uważam, że specjaliści z zakresu prawa zajmujący się dogmatyką, powtarzam, dogmatyką, powinni mieć przez dłuższy czas kontakt. Może potem już nie, po pewnym czasie, po 20, 10, 15 lat, może być on coraz mniejszy. Ale nawet w Niemczech zezwala się profesorom na zajmowanie się praktyką w wąskim, bardzo wąskim zakresie, ale się rozumie to, że to jest potrzebne. Wymierzy czasem 1/4, 1/3 etatu sędziowskiego na przykład. Tak na terenie Bawarii zezwala się na to. I myślę, że to jest
słuszny. Nie, to charakterystyczne dla amerykańskiej jurysprudencji, że nawet sędziowie, którzy nie pracują na uczelniach, nagle zajmują się filozofią prawa. Richard Postel na przykład, prawda? Przecież wybitnym sędzią. Filozof prawa pracujący wyłącznie poza praktyką na uniwersytecie, na przykład Lon Fuller, no niezależnie tylko zajmował się dogmatykami w postaci prawa pracy i arbitrażu. Więc jakby wszyscy wyczuwają tą potrzebę i to, co pan profesor napisał o tym, no, że miał pewien dyskomfort rozstając się z praktyką i zajmując się wyłącznie teorią, chociaż pewnie ta praktyka się panu przydała w pracy na uczelni. Dobrze, może trzeci wątek, który mnie tu zainspirował w tej książce. To spotkanie nieprzypadkowo odbywa się w Gdańsku. Jest szczęśliwym zbiorem okoliczności, że odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim i to z paru względów. No, po pierwsze, w tej książce w paru miejscach się elementy gdańskie i pomorskie przewijają. No, po pierwsze, jest pan profesor opisuje taką podróż, jaką odbył z mamą tuż po wojnie. Via Gdańsk, Sopot, następnie do Szczecina, Wrocławia i powrót do Krakowa. Ale dosyć szczegółowo te spacery po zniszczonym Gdańsku pan profesor opisuje. Drugi element, pewnie nieznany w większości na tej sali, mnie też ten epizod nie był znany. Otóż wyobraźcie sobie państwo, że pan profesor się dosłownie otarł o pracę na naszym uniwersytecie u początków jego powstania. Świętujemy w tym roku 50-lecie naszego uniwersytetu i gdzieś na samym początku powstania, za pierwsze jego dziekanowania profesora Matysika, pan profesor właściwie był bliski przeniesienia się do Trójmiasta. Dalej, no ale te największe związki z Gdańska, z Gdańskiem pośrednie, to jest osoba profesora Mariana Cieślaka, który jest ikoną tego wydziału. Największa z aul, jak państwo wiecie, nosi jego imię. Pan profesor sam wielokrotnie powtarza w tej książce, że czuje się jego uczniem, a uważa Cieślaka za profesora Mariana Cieślaka za swojego mistrza. Byłem na pogrzebie profesora Cieślaka, na której wygłaszał pan taką mowę pożegnalną i zapamiętałem z tego jedno zdanie, że polska procedura karna powojenna dzieli się na to, co było przed Cieślakiem i to, co było po Cieślaku. Może trochę wspomnę o profesorze Cieślaku, który my tu wszyscy na tym uniwersytecie, nawet jeśli się uczymy już z pańskiego podręcznika, a nie tak jak ja z procedury karnej Cieślaka, co zrozumiałe, to może coś na ten temat. Mój znakomity mistrz, proszę uważać, co ja teraz powiem, był więźniem własnej osobowości. Bo to tak chyba można określić. Człowiek niebywale trudny dla innych, ale równocześnie niebywale trudny dla siebie samego. Nie potrafiący się wyrwać z okowów imponderabiliów własnej osobowości. Który o własnych siłach, żadnych protekcji, bez żadnego rodzinnego, majątkowego zaplecza osiągnął to, co osiągnął. Ja sądzę, że ja to napisałem. Gdyby Cieślak mieszkał w Niemczech, gdyby publikował oczywiście po niemiecku, to absolutnie to wszystko, co on napisał w zakresie teorii procedury karnej, byłoby ważnym elementem po prostu teorii, po prostu w ogóle europejskiej. Katastrofa polega na tym, z przyjmowaniem, z recepcją na Zachodzie i gdzie indziej, że on urodził się tu, pisał głównie po polsku, a jeśli publikował, proszę uważać, co teraz powiem, publikował w obcych językach niektóre swoje prace, bo było ich sporo zresztą, to niestety one się ukazywały jako prace profesora mieszkającego w Polsce. No co dużo mówić, zawsze dochodziło do tego z lekka przymrużenie krytyczne.
ironiczne, tak jak się bardzo często przykłada do nas. I na to nie ma racji. Gdyby wybrał los chociażby na przykład Floriana Znanieckiego, chociażby, i mieszkając na Zachodzie, osiadły na Zachodzie, pisząc, publikując tylko wyłącznie po angielsku. Tak się działo. To zupełnie inna byłaby recepcja na Zachodzie tego, co on pisał. Dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym kiedyś swego czasu było to, że ani razu nie zaproszono go jako referenta generalnego na żadnym z kongresów AIDP. Ani razu. Oczywiście wygłaszał referaty jako tak zwany referent krajowy. To oczywiście, że nieraz to się zdarzało. To jest zupełnie zrozumiałe. Ale ja pamiętam nawet taką niesłychanie ciekawą, szalenie interesującą konferencję, którą Sheriff Bezunis organizował w roku chyba 91, chyba tak 91 w Syrakuzach, w Instytucie Międzynarodowym Prawa Karnego w Syrakuzach. I był tam Cieślak. Był Cieślak, Murzynowski, Czembosz, Hofmański, ja. I prosząc Bezuni o zabieranie głosu, ani razu nie próbował wywołać do wypowiedzi Cieślaka, który na pewno by powiedział coś bardzo interesującego. Nie wiem. Tak było. A przecież był to człowiek nieprawdopodobnych horyzontów intelektualnych, autentyczny, powiadam, autentyczny współojciec w co najmniej 50% polskiej procedury jako teorii. Muszę Państwu coś powiedzieć, bo ja oczywiście pamiętam profesora Cieślaka, więc mam też swoje wyspy pamięci profesora Cieślaka, głównie z jego podręcznika i z wykładu, bo byłem wtedy studentem, nie uczestniczyłem, zdawałem egzamin z procedury karnej profesora Cieślaka, ale później byłem na stypendium Humboldta w Niemczech. Profesor Cieślak miał taką naleciałość krakowską, był osobą bardzo oszczędną. Czyli jak jechał samochodem do Freiburga wtedy, no to postanowił zabrać, jechał z nim także ojciec obecnego tutaj pana doktora Cory, wieloletni nasz pracownik, pan doktor Stanisław Cora. I Cieślak usłyszał, że ja też jestem w Polsce, wracam do Kolonii. I mówi, dzwoni do mnie i pyta się, panie Gulego, tak z Krakowska, czy może pan się z nimi zabrał, bo wtedy koszty benzyny rozłożą się na 3. Ja mówię państwu, że przykro mi bardzo, mam już bilet samolotowy. Samolotem pan leci, aha. No, lekko zdziwiony, ale nic. Przyjął to do wiadomości, że nie mogę tego biletu zwrócić. A potem resztę, całe moje szczęście, że z nimi nie pojechałem, bo resztę tej podróży znam z opowiadań pana doktora Stanisława Cory, obfitowała w wiele przygód. Największa była taka, że zjechali potem z autostrady, bo hotele przy autostradzie dosyć drogie, do jakiegoś małego miasteczka. No i tam czerwone światła, a profesor fatalnie prowadził, profesor Cieślak. Strasznie. Tragicznie. No i jedzie przez te czerwone światła. Ku przerażeniu pana doktora Stanisława Cory, któremu wszystkie włosy na głowie stanęły, jak słyszy ten pisk hamulców z boku hamujących samochodów, i w końcu nie wytrzymał, już mówi, panie profesorze, do cholery, co pan śpi? A Cieślak z taką rozbierającą szczerością mówi, a wie pan, panie Kulego, właśnie się zdrzemnąłem. No to mi też zostało w moich wyspach pamięci, chodzi o profesora Cieślaka, więc postanowiłem to państwu opowiedzieć. Teraz czwarty wątek, no bo tak, powiedziałem państwu, mówisz Waltoś, myślisz procedura karna i podręcznik procedury karnej. Ale dla części myślisz Waltoś i myślisz muzealnictwo, historia sztuki. I to nie jest tak, że pan profesor w pewnym momencie pisze, że pierwszy kontakt z tą problematyką to jest odbudowa Rydlówki i tego miejsca, gdzie odbywało się wesele Wyspiańskiego i stworzenie tam Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, rok 68. Ale z drugiej strony, jak się wraca, pan ma parę pasji, na przykład turystykę, ale jak się czyta o tych pańskich peregrynacjach
i zagranicznych naukowych, i tych krajoznawczych po Polsce na rowerze. Pan profesor wiele wycieczek swoim przyjaciółmi opisuje. Ciągle się tam przewija, zwiedzaliśmy taki kościół, widzieliśmy taki ołtarz, byliśmy w takim muzeum, więc jakby ta sztuka przewija się przez pańskie całe życie, nie tylko od momentu tego 68 roku, a zwłaszcza nie od momentu, który ja mam w pamięci. Ciągle pamiętałem pana profesora z ekranu telewizora, kiedy przepięknie opowiadał pan historii muzeum, historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo był pan przecież dyrektorem Kolegium Maius. I moje pytanie jest takie, bo myśmy ostatnio tutaj w Gdańsku weszli na taką ścieżkę poszukiwania związków prawa z kulturą, a zwłaszcza związku prawa z estetyką. Dzięki pani profesor, pani doktor Kamień wydajemy nawet taką serię z estetyki prawa, już się parę rzeczy ukazało. Zacząłem się tym zajmować, tym śladem poszedł pan profesor Kamil Zajder, napisał świetną książkę Estetyka prawa. No i teraz tak, moje pytanie jest takie, czy ta pańska pasja, no bo to jest jakaś pasja życiowa, prawda, to muzealnictwo, ta historia sztuki, ale czy ten kontakt z estetyką, taką na bardzo wysokim poziomie, miał jakiś wpływ na pańską filozofię prawa? Czy to się przenika? Tak, to się zawsze przenika. To osobowość człowieka nie jest rozdzielna. Wszystko się ze sobą łączy. Jedno na drugie wpływa. To jest oczywiste, że tak. Rzecz jasna. Ja jednak staram się. Chociaż od razu powiem tak, zawsze uważam symetrię za porządek okropny. Dlatego ja nie lubię baroku, po prostu, bo barok jest symetryczny. Po prostu barok jest symetryczny. Barok nie lubi dobudówek, barok nie lubi braku perspektywy. Dlatego nie lubię baroku. A poza tym jest pompatyczny i tak dalej. Ale to się chyba też troszkę przenosi na prawo. Dlatego, że przecież prawo, napisanie ustawy, proszę Państwa, czy znacie ustawę, w której by nie przewidziano jakiegoś wyjątku? Czy znacie Państwo ustawę, w której byście nie przewidzieli, nie spoznaliście, nie ma przepisu, wśród dużą ustawę, powiadam, dużą ustawę, nie zwykłą, ale dużą ustawę, na przykład kodeksową, w której by nie było pewnych wyjątków w zakresie chociażby przepisów przechodnich? To jest tak dokładnie jak w życiu, a w życiu jest tak czasem jak trochę w sztuce. Nie odwrotnie w sztuce jak w życiu, tylko w tą stronę. To tak to idzie ze sobą. Ale oczywiście myślenie prawnika powinno być myśleniem bardzo uporządkowanym, bo inaczej niewiele z tego wyjdzie. Myślenie artysty, jeżeli jest bardzo uporządkowane, to powstaje nuda, śmiertelna nuda. Ale jeżeli nie zachowa porządku technologicznego, to wychodzi hałam. To przenikanie, proszę Państwa, nic to nie jest, zresztą muszę powiedzieć, to nie jest żadne wynemy, że prawnik równocześnie interesuje się sztuką. Najlepsza monografia do tej pory, jaka kiedykolwiek została opublikowana na temat Malczewskiego, pochodzi spod ręki Adama Hejla, profesora ekonomii i profesora prawa, którego zamordowali Niemcy w Oświęcimiu. W końcu Szeligowski, znany kompozytor, był prawnikiem. Znałem kilku bardzo dobrych wirtuozów, którzy byli prawnikami. Antoni Witt, chyba najlepszy polski dyrygent, jest magistrem prawa. I tak dalej. To tak się składa, że jedno drugiego nie eliminuje, a może nawet przyciąga do siebie. Proszę popatrzeć, ilu prawników chodzi na koncerty, ilu prawników chodzi na otwarcie wystaw, zbiera dzieła sztuki nie dlatego, żeby się pochwalić nimi, tylko po prostu dlatego, żeby się nimi delektować.
ja tylko jestem jednym z nich. No dobrze, rozdział, książka się kończy rozdziałem 9 i ostatnim, tak go pan profesor zatytułował. No i ma bardzo inspirujący tytuł, do którego ja mam trzy pytania. W niezbyt skutecznej pogoni za przyzwoitym prawem. No może zacznijmy od końca, co pan profesor rozumie pod pojęciem przyzwoitego prawa. Po drugie, dlaczego to musiała być aż pogoń? No i po trzecie, dlaczego była niezbyt skuteczna? Zacznę tak. Co ja rozumiem pod pojęciem przyzwoite prawo? O tym napisałem. Podałem w czterech punktach, warunki, moim zdaniem, przyzwoitego prawa. Którym, oczywiście wiadomo, że aksjologia odgrywa kapitalną rolę, to jest poza wszelką dyskusją, szacunek dla podstawowych norm konstytucyjnych, szacunek dla podstawowych norm etycznych rządzących w stosunkach między ludźmi, oczywiście, rzecz jasna. Aksjologia również przemyśleń, po prostu celowości samej normy prawnej. I jeszcze są inne warunki, o których była tam mowa. Ile razy brałem udział w działaniach legislacyjnych, a brałem dobrze kilka razy udział, to zawsze na samo zakończenie, kiedy już to wszystko było gotowe, zawsze miałem poczucie niedosytu. Albo można było to zrobić lepiej. A potem się wkrótce okazywało, że tu była dziura, tu było źle, tam było źle. Jak mógłby z tego pisać o skutecznej pogoni za przyzwoitym prawem? Nie byłoby to uprawnione. No cóż, prawnik, który pisze ustawę, zawsze zostawia pole swoim następcom, żeby go poprawiali, a potem ten ciąg leci dalej. Myślę, że nasze prawo przeżywało kilka takich, powiedziałbym, bardzo interesujących okresów. Okres chociażby międzywojenny. To, co zrobiła Komisja Kodyfikacyjna w latach 1919-1939, to było fantastyczne dzieło. Jedna wspólna cecha wszystkich aktów normatywnych z tamtych lat. Tam nie było żadnej kobiety, dlatego mógł powiedzieć o panach. Ci panowie umieli powstrzymać się od kauzyperdalnego myślenia jurydycznego. Potrafili utrzymać, mówiąc inaczej, syntetykę normy. To, co się dzieje dzisiaj, tak jak się pisze ustawy, które są ustawami wręcz czasem kauzyperdalnymi. Klasyczny przykład, nowela z 19 lipca roku 2019, ta kodeksu postępowania. Przecież na Boga to są instrukcje chwila. One powinny najwyżej się znajdować niektóre normy w rozporządzeniu wykonawczym. I tak się pisze od pewnego czasu. Dziwicie, że tylko jedno wahnięcie i trzeba zmienić natychmiast ustawę? No cóż, doszliśmy do takich czasów, że boję się, że marzenie o tym, żebyśmy wrócili do sposobu myślenia norm syntetycznych, chyba niewiele się już da zrealizować. Ale proszę Państwa, na pewne pocieszenie. Jeżeli się ogląda na przykład orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych mniej więcej do lat 70. XIX wieku i mniej więcej od 90. gdzieś pod koniec, a zwłaszcza XX wieku. Kapitalna różnica. Uzasadnienia z początku, powiedziałbym, z fantastycznym takim jakby oddechem. A potem proszę uważać, co się dzieje.
W XX wieku pojawiają się prawnicy częściowo wychowani na doktrynie niemieckiej i zaczyna się tworzenie uzasadnień tasiemcowych, długich. Te orzeczenia przybierają postać tasiemców. Słynny wyrok w Farming Case, ten z 1972 roku na podstawie, na krótki tylko okres czasu, została kara śmierci w Stanach Zjednoczonych uznana za karę okrutną i niezwyczajną, cruel and unusual, miała 200 stron uzasadnienia. Czy wrócimy do syntetycznego sposobu myślenia? Nie. Już na pewno nie. Ale na szczęście ja się już tym nie będę musiał martwić. Tak to się w jakiś sposób wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy, tego związku z praktyką. Taki najsłynniejszy amerykański sędzia Sądu Najwyższego Oliver Wendell Holmes napisał w pierwszych zdaniach swojego Common Law, że prawo to nie jest logika, to jest doświadczenie. It has not been logic, it's experience. Ale być może to jest jedno i drugie jednak. Tej logiki nie może tam zabraknąć. No dobrze, ja sobie wyłowiłem takie cztery wątki, pięć wątków, o które pana profesora zapytałem, ale państwa mogę tylko zachęcić do lektury. Ona nie jest łatwa, dlatego że ta książka obfituje bardzo bogatą faktografię, jest mnóstwo nazwisk, dat, zdarzeń, jednych tragicznych, drugich zabawnych, ale czyta się to fantastycznie. No ja pochłonąłem praktycznie w ciągu północy tą książkę. Potem po raz drugi chcąc sobie wynotować to, co ma być przedmiotem naszej rozmowy, panie profesorze. Mam nadzieję, że te pytania, które panu zadałem, to są te istotne, które z tej książki wynikają, ale pewnie państwo macie jakieś dodatkowe do pana profesora i tak zaplanowaliśmy to spotkanie, że po tej krótkiej prezentacji tej książki w wyniku tej rozmowy będziecie państwo także mogli o coś zapytać, czytając bądź nie czytając tej książki. Także zapraszamy do pytań pod adresem pana profesora. Proszę bardzo. Czy ja wiem, tylko zastanawiam się, czy to była odwaga? Czy to była odwaga? Ja myślę, wtedy ja tego nie traktowałem przez pryzmat odwagi, dlatego że tak. To były czasy, kiedy jeszcze odwaga była tania. Bardzo tania. To było po październiku roku 56. A rok 50. W ogóle druga połowa 55 i rok 56 to był rok fantastycznego fermentu. To był rok, kiedy na przykład po prostu się ukazywało i kolejki się układały do kiosków ruchu po to, żeby zdobyć numer po prostu. A tam się ukazywały różne artykuły, podważające zdecydowanie sens chwilami ustroju. Więc to, co ja napisałem, daleko by byłoby mi się przymierzyć do tego, co oni pisali. Ale tak, projekt kodeksu karnego z roku 1956 był powszechnie krytykowany. Stąd tylko różnicą, że mój serdeczny przyjaciel i ja z tym artykułem krytycznym byliśmy pierwsi. Tylko tyle. Ale zaraz potem się posypały inne, również bardzo ostre krytyki.
Zawsze uważam, że to, co napisałem o bezstronności prokuratora, to był wysiłek zmarnowany. Z tego względu, że opublikowałem to nie tam, gdzie trzeba było opublikować. Bo opublikowałem go w wydawnictwie okolicznościowym z okazji dziesięciolecia prokuratury PRL. A to były takie czasy, że na pewno do państwa i prawa by jeszcze przyjęto ten artykuł. Wydźwięk tego artykułu, nośność byłaby zupełnie inna. Po prostu zupełnie inna. Ale przecież, profesor Ciesie, wracam do Cieślaka. Ja może państwu powiem, dlaczego ja zdecydowałem się na przejście ze seminarium Woltera i częściowo Wetulaniego do seminarium Cieślaka. Z powodu egzaminu. Bo Cieślak potrafił, a to był rok 53, szczyt stalinizmu, potrafił oblać przewodniczącego komisji specjalnej, było nas 4 osoby, bo ustne były wtedy egzaminy, i pytał pana Wardyńskiego, tak się nazywał, nie żyje od lat, Wardyńskiego jako pierwszego, bo to było na literę W wszyscy. I Wardyński dostał pytanie, a kiedy stosuje się tymczasowe aresztowanie? A ten ani me, ani be, coś tam był kotał. Cieślak wziął indeks, wpisał notę niedostateczny i powiedział mu, dziękuję panu, może pan iść. W trójkę zostaliśmy. I do nas, nieznanych studentów, w 53 roku powiedział, państwo wiecie, kto to był? Nie, naprawdę nie widzieliśmy. Przewodniczący Okręgowej Komisji Specjalnej w Krakowie. On codziennie stosuje tymczasowe aresztowanie. Powtarzam, powiedział to w lutym 53 roku. Jak nie można było pójść wobec tego do Cieślaka na seminarium? On z wszystkim, co pisał, wykazywał, że nawet w tamtych trudnych czasach można było zachować własne zdanie. Proszę bardzo. Pan sędzia Skwarcow. Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku. Panie profesorze, mam do pana takie pytanie. W kilku publikacjach przed wejściem w życie KPK z 1997 roku wyrażał pan swoje zdanie na temat sensu nowej regulacji. Wprowadzała ona wiele nowych instytucji do procedur karnych. Chciałbym pana spytać, jak po 22 latach ocenia pan ten kodeks z perspektywy 1997, 98, bo de facto 1 września 1998 roku, a jak ocenia go pan dzisiaj? Pytanie bardzo trudne, ale powiem. To znaczy tak. W roku 1000, wtedy kiedy tworzyliśmy te 3 kodeksy, wszystkie te kodeksy były tworzone, po pierwsze, pod wpływem idei, które były w naszych umysłach, szczególnie z lat 80., 70., niewątpliwie pod wpływem również tych dyskusji, które odbywały się w Centrum Legislacji Solidarności, tak zwanych inicjatyw ustawodawczych, które funkcjonowało w Krakowie. Wyobrażaliśmy sobie, że liberalny kodeks karny, liberalny kodeks postępowania karnego, liberalny kodeks karny wykonawczy, te wszystkie 3 kodeksy po prostu zaskoczą. Myślę, że nasze rozeznanie, jeżeli chodzi o wtedy te kodeksy i atmosferę społeczną, nie było wystarczające.
Akurat wtedy fala przestępczości skoczyła bardzo wysoko do góry. To były przecież lata 70. Było to niedobrze wtedy. Statystyki były okropne. Z drugiej strony był kryzys, jeżeli chodzi o sądownictwo, dlatego że liczba spraw przekraczała możliwości szybkiego ich rozpoznawania. Nie przygotowaliśmy należycie instrumentów konsensualnych wtedy, które trzeba było już wtedy o tym myśleć. A z drugiej strony, to nie takie proste jest wprowadzać konsensualizm bez wykształcenia mediatorów, bez przygotowania psychicznego i w ogóle teoretycznego również tych, którzy mają wydawać wyroki konsensualne. Proszę pamiętać, że w tym samym czasie dyskusja na temat konsensualizmu bardzo silnie się rozwinęła właściwie w całej Europie. Ta fala plea bargaining, tej tak zwanej absprachy w języku niemieckim, pojawiła się i wywołała bardzo szeroką dyskusję i to bardzo często ostrą dyskusję. A więc nie wszystko było najlepiej zrobione. Najgorzej było to, że potem zaczął dochodzić do głosu populizm, który zaczął skrajnie chwilami niszczyć, zwłaszcza kodeks karny. No ale na to już chwilami ja osobiście już nie miałem żadnego wpływu. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo prosimy. O, jest pan profesor. Panie profesorze, ja chciałbym zapytać o pana przyjaźnie naukowe. O osoby z, być może ze środowiska czy muzealnego, czy ze środowiska naukowego, prawniczego, z którymi pan profesor gdzieś tam czuje taką, czy czuł gdzieś przyjaźni i gdzieś tam w przeszłości, czy kooperował gdzieś tam, można mówić o takich zwykłych, czarujących poza takie zwykłe kontakty zawodowe stosunki. No właśnie, to jest ciężka sprawa. Na to pytanie odpowie przyjaźni naukowy. Proszę pozwolić, że ograniczę się do tych, którzy zmarli. Niestety, w moim wieku ma się już więcej przyjaciół na cmentarzu, aniżeli w życiu dookoła siebie. Ale państwa to też czeka. Tylko oby jak najpóźniej. Proszę państwa, no cóż, ja niesłychanie zawsze ceniłem wśród procesualistów profesora Andrzeja Murzynowskiego. Człowieka wyjątkowej klasy. Szlachetnego od początku do końca. Nie znam żadnego jego uczynku, który byłby powodem do zarumienienia się. Jego prace, to przede wszystkim znakomita książka do dnia dzisiejszego, pełna świetnych myśli, Istota i zasady procesu karnego. Jego praca doktorska, która się ukazała, bardzo okrojona, ogromnie okrojona, na temat aresztu, taki tytuł, aresztu tymczasowego, nie tymczasowego aresztowania, tylko aresztu tymczasowego. Była bardzo ciekawa i taka autentycznie proludzka, po prostu proludzka. Świetnym był człowiekiem, znakomitym. Miałem przyjaciół wielu w Niemczech. Jest jeden człowiek, o którym sporo w tej książce. Czech. Doktor Jan Sztiepan, niezwykły człowiek. Właściwie to on mi otworzył drogę na zachód do wielu innych ludzi. Różnica wieku między nami to 20 lat, on był mi jak ojciec przecież. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, a potem w Szwajcarii. Po
potrafił być odważnym. W latach jednak 50., 60. Miał dużo szczęścia. Miał dużo szczęścia, że go nie zgnojono. Miał. Że nie posłano go do pracy w charakterze kominiarza. Tak jak się to zdarzało z wieloma intelektualistami w Republice Czechosłowackiej. Ale nigdy go nie zapomnę. I nigdy naszych długich, wspaniałych rozmów, inspiracji, posuwania lektur, mnie przez niego, szczególnie przez dłuższy okres mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Mógłbym długo wymienić, ale chcę się ograniczyć chociażby do tych dwóch niezwykłych postaci. Myślę, że każdy z Państwa w swoim długim, przyszłym życiu będziecie mieli również takie postaci, do których z takim sentymentem będziecie wracać, jak ja to czynię. Na chwilę odczujcie Państwo, będzie potrzebę napisania swojej wędrówki po pamięciach. Proszę Panie Dziekanie. Początku lat 70. Chodzi mi o to, żeby nie popełnić błędu, żeby nie powtórzyć błędu poprzednika. Dziękuję bardzo. Najpierw krótko na ten temat, jakże ważny zresztą, dlatego że już cierpliwość Państwa zdaje się prawdopodobnie lada chwila zostanie zaznaczona masowym wychodzeniem. A więc ten kompleks cywilno-prawny nie jest znowu aż taką wielką nowością. W projekcie kodeksu Ferliego z lat 20. XX wieku znalazł się pomysł zasądzania odszkodowania z urzędu. Okrutnie się do tego odniósł Władysław Wolter. W krótkim artykuliku chyba z roku 29, chyba jakoś tak. Dla którego to było nie do przyjęcia. Wolter, który był bardzo nowoczesny, jeżeli chodzi o dogmatykę prawa karnego materialnego, wyznawcą normatywizmu, i to w tym wydaniu Franka, równocześnie był zwolennikiem właściwie tradycyjnego, klasycznego, skargowego od A do Z procesu karnego, tego od Krzymuskiego. Wobec tego dla niego nie było do przyjęcia, żeby można było, żeby sąd nagle sam z własnej woli decydował o rozstrzyganiu czegoś takiego, co jest jeszcze w dodatku roszczeniem cywilnym, nie do końca wypowiedziane. To przecież tak kiełkowało, aż w końcu wybuchło. Proszę,
proszę pamiętać, że jednak mimo wszystko wpakowano powództwo cywilne w roku 1924 i 26, a potem 28 do kodeksu postępowania karnego 28 roku. Tylko od razu wprowadzono jedną klauzulę, że sąd może nie orzec o powództwie, jeżeli uzna, że materiał dowodowy nie jest wystarczający do rozstrzygnięcia kwestii powództwa cywilnego. I to było aż do roku przecież. Ileż, jak długo? 2003. Bo jeszcze przetrwało powództwo cywilne kodeks z roku 1997. I zawsze wychodziłem z założenia, że coś z tym fantem trzeba zrobić. Sędziowie nie chcieli orzekać. Koniec. Nawet jeżeli było wszystko jasne. Nie już. I stale niezmiennie słuchało się na sali rozpraw. Sąd pozostawia bez rozpoznania. Robiono na szaro po prostu pokrzywdzonego. Czyli trzeba było się odwrócić w stosunku do pokrzywdzonego. I stąd te propozycje, żeby jednak orzekać. Pamięta pan, że na samym początku w kodeksie było jeszcze dość oszczędne. Dopiero potem zostało rozszerzone. Ale element inicjatywy jakby skargowości jednak pozostał. Bo nie może sąd sam bez wniosku pokrzywdzonego lub prokuratora orzec. Ale nic nie. Wystarczy, że chyba mądry sędzia się spyta pana prokuratora, panie prokuratorze, nie zawnioskuje pan? Nie ma wniosku. To wszystko zależy od rozumu sędziego. A więc uważam za aktualną tendencję, za słuszną. Jest inna historia. Czy pan nie zauważył, panie dziekanie, że się obserwuje tak, że środkami prawa karnego materialnego próbujemy rozwiązywać kryzys prawa cywilnego i procedury cywilnej? Czy nie jest przypadkiem tak? Na pytanie drugie. No ja napisałem na ten temat. Dlaczego nie wylądowałem tutaj? Zawsze żałowałem, że tu nie wylądowałem. Zawsze. Zwłaszcza przeżywając taką miłe mojemu sercu spotkanie, tym bardziej żałuję. Dziękuję bardzo. W tej książce, panie dziekanie, jest odpowiedź na to pytanie. Zanim każesz profesorowi złożyć podanie o pracę, porozmawiaj z nim. Taka jest odpowiedź pana profesora w tej książce. To tak. No i dziękujemy państwu bardzo. Panie profesorze.